No i godzina 11:42. Mama jest już w kościele. Jednak troszeczkę niepotrzebnie się martwiłem, że wejdzie do pełnego kościoła, bo pusty był kościół. Także bardzo ładnie weszła sobie, zajęła sobie takie miejsce, w którym będzie chciała sobie usiąść. Także jest wszystko w porządku. A tutaj ta dolina, przedłużenie doliny Chłopskiego Lasu. Ja już wchodzę w lasek starego siedla. W tej części jest sosnowy, najzdrowszy. Tutaj gruszka na osiedle, na krokusową. Przy Chłopskim Lesie od południa Chłopskiego Lasu, południowego zachodu. A ja teraz właśnie w tej części sosnowej lasku starego osiedla. Zasuwamy szybko. No, jeśli też jakieś ciche porządki trzeba będzie zrobić. No, wczoraj nie było czasu. Z tym czasem to są właśnie ciągłe jego braki. Ciągle sobie nie mogę z tym brakiem czasu poradzić. No, ale też sobie teraz szybkim krokiem mogłbym sobie iść wolniejszym, ale szybszym krokiem to będzie lepsza gimnastyka. A zaoszczędzimy trochę tego właśnie uciekającego czasu. Dzisiaj właśnie powtarzają chyba przynajmniej drugi raz na historii Drogę od Chrystusa do Konstantyna. Fajny serial jakiegoś profesora angielskiego. Nie wiem, czy katolika, czy anglisty. Może i katolik, no trudno powiedzieć. No ale fajny taki chłopiec. Naprawdę widać, że jest przejęty, jest religijny. Autor właśnie tego serialu. 6 odcinków. Dzisiaj był 4. lub 5. Chyba 4. A no, pewnie następną sobotę, niedzielę się skończy. Ale wszedłem właśnie w internet i z pierwszej edycji było właśnie odcinków w internecie 5, a 6 odcinek z innej strony internetowej. Troszeczkę tam trzeba go bardziej otwierać się głębiej. No ale jest cały komplet. Także na wszystkich profilach, do których mam dostęp, ten serial właśnie udostępnię. Bo no, jest dobrze zrobiony, nawet jak wybiera zdjęcia czy rzeźby, to wybiera naprawdę takie uduchowione postacie. Widać, że naprawdę ma dobry gust, jeżeli chodzi o właśnie te takie spojrzenie na historię sztuki. I wybiera właśnie z tej historii sztuki bardzo fajne, właśnie odpowiednie, takie uduchowiane postacie tych głównych bohaterów. No, dowiedziałem się, że wszyscy apostołowie zginęli tragicznie. Oprócz Jana najmłodszego, który na 17 lat przed śmiercią został wywieziony chyba na wyspę grecką Patmos. Także no, a ostatnim apostołem w Ziemi Świętej, chyba i w Jerozolimie, był Jakub. No i też właśnie tragicznie zginął. Także naprawdę bardzo ciekawy film. No i też będę musiał też podobną
też powtarzałem już po raz drugi o Sarmatach, czyli o szlachcie polskiej. Też takie 15-minutowe chyba odcinki, a tych odcinków będzie całokształt życia właśnie szlachty, a więc tej Rzeczypospolitej, 10% narodu, która najpierw za Piastów, za Jagiellonów, nawet i za Wazów spowodowała, że Polska była jednym z największych, najsilniejszych państw, a przynajmniej Europy. No ale potem już po Wazach, po trzech wojnach szwedzkich i po głupocie elity narodu polskiego upadła. Trzeba było ją rozgrabić przez sąsiadów, żeby sąsiedzi się nie pobili między sobą, no to podzielili się Polską jak tortem. No Rosja najwięcej na tym skorzystała, no bo była najsilniejsza. Dobra, już jestem pomiędzy jestem już garażami. Garaże zostawiam i już idę do domu. Także kończymy pierwsze dzisiaj moje wyjście na dwór. To nasze podwórze, nasz kasztan i wchodzimy do ganku.